Witam Państwa na kolejnym, 12. już spotkaniu z cyklu Logistyka jest piękna. Tematem dzisiejszego spotkania będzie bardzo ważny dział logistyki, jakim jest transport. W związku z tym należy zdefiniować, co my rozumiemy przez to pojęcie. Ono nieco zmienia się w ostatnich latach. Dotychczas traktowaliśmy, że transport jest to zespół czynności polegających na przemieszczaniu dóbr materialnych w przestrzeni przy użyciu środków technicznych. Ale obecnie widzimy to nieco szerzej i uważamy, że również transport dotyczy przemieszczania osób, przesyłu, informacji, środków pieniężnych i jeszcze pewnych innych rzeczy, nazwijmy. Bardzo istotną sprawą jest to, że transport tworzy wartość dodaną. W jaki to sposób następuje? A mianowicie wartość towaru w miejscu odbioru u klienta końcowego jest większa niż wartość u producenta. Bo dla producenta ten towar posiada określoną cenę związaną z kosztami i zyskami, ale tam już nie ma popytu na ten towar. Natomiast w miejscu odbioru jest klient i są chętni do płacenia więcej, ponieważ tego towaru im brakuje, a potrzeba jego zastosowania. Czyli jeżeli dowozimy towar w nowe miejsce, w tym miejscu towar jest droższy. To powoduje, że jego wartość jest większa, towar tą wartość poprawia. Jakie jest znaczenie transportu? Jest bardzo istotne. Trudne wręcz do przecenienia we współczesnych czasach, ponieważ społeczeństwo nasze, gospodarka nasza nie może funkcjonować bez przemieszczania, bez ruchu, bez zmiany miejsca, gdzie mamy wydobycie na przykład surowca, a jego zużycie, produkcję żywności, a jej konsumpcję i tak dalej, i tak dalej. Czyli można powiedzieć, że jest to bardzo istotna sprawa dla gospodarki i społeczeństwa, aby system transportowy był bardzo, bardzo sprawny. To nie było konieczne w sytuacji, kiedy ludzie żyli w niewielkich grupach, jak i wspólnotach plemiennych. Tam transport był ograniczony, ponieważ produkowano na miejscu wszystko, co było na miejscu konsumowane. Współcześnie i ten ruch towaru jest bardzo, bardzo duży. To jak wspominałem, ten nabiera wartości produkt, kiedy trafi do odbiorcy, ale jednocześnie trzeba stwierdzić, że historycznie ujmując cały czas znaczenie transportu wzrasta. Wzrasta dlaczego? Ano dlatego, że ma miejsce rozwój gospodarczy. Tutaj można powiedzieć, że istnieje sprzężenie zwrotne. Im lepiej rozwinięty jest transport, tym większa szansa na wymianę i większa szansa na szybszy wzrost gospodarczy. Z kolei szybszy wzrost gospodarczy generuje zapotrzebowanie na transport. A więc jest to taki cykl okrężny, zamknięte koło. Im lepiej rozwinięta gospodarka, tym większe potrzeby transportowe. Tak przy okazji można powiedzieć, że obserwując ruch środków transportu towarowych, bez względu na to, jaki to rodzaj transportu, im większy jest ruch drogowy, kolejowy i tak dalej, to znaczy, że gospodarka jest w lepszym stanie. Jeżeli zaczyna się kryzys, recesja, wówczas towarów jest mniej wożonych i możemy obserwować na drogach, kolei czy w portach ograniczony ruch. To oznacza, że coś z gospodarką się pogarsza. Czyli nie musimy patrzeć na dane statystyczne, żeby stwierdzić tak obrazowo, czy gospodarka kwitnie, czy też raczej ma trudności okresowe. Coraz większa jest wymiana międzynarodowa. Świat stał się globalną wioską. Kupujemy wiele rzeczy i sprzedajemy w skali świata. Wysyłamy swoje towary do Ameryki, Afryki, Azji, czy po całej Europie i również otrzymujemy z tamtej strony różnego rodzaju towary. Czyli import, eksport jest takim elementem napędzającym skalę transportu. Bardzo istotna jest też mobilność ludzi. No, w okresie pandemii jest to może troszkę nie potwierdza się, ale obserwowaliśmy przed pandemią, że ludzie coraz więcej poruszają się, zmieniają miejsce pobytu i to ze względów gospodarczych, jak też jakichś turystycznych, ciekawi świata, też wymiana naukowa, dziennikarze i tak dalej, coraz więcej ludzie krążą po świecie i w związku z tym transport musi za tym nadążać. Ale też mamy coraz większe przepływy informacji, energii elektrycznej
itd., itp. Czyli znaczenie transportu ogólnie rzecz biorąc w skali światowej rośnie. Jakie cele transportu? Możemy mówić o wielu takich celach, ale najbardziej typowe, które wymieniamy zwykle, to są cele transportowe, cele przewozowe, one są przeładunkowe, spedycyjne, komunikacyjne, informacyjne, a więc jest tych potrzeb sporo i właśnie transport ma tym potrzebą, te potrzeby zaspokajać. Pytanie pojawia się, od czego zależy proces transportowy? No przede wszystkim o tym, jak wygląda proces transportowy, decyduje to, co przewozimy, czyli co jest tym ładunkiem. I tutaj pokażę tylko na dwóch slajdach pewne różnice. No inny transport będzie w przypadku na przykład towarów sypkich. Mamy przykład przewozu piasku bądź żwiru transportu, a inny będzie w przypadku transportu na przykład samochodów. I jeszcze kolejno moglibyśmy wskazywać dziesiątki różnych towarów. Będą to różne środki transportu, będą różne też, różny będzie przebieg procesu transportowego. Ale też, jeżeli chodzi o proces transportowy, bardzo istotne są pewne warunki. Przecież ktoś towar zleca wysyłkę, ktoś wykonuje tą wysyłkę i określone pojawiają się kontrakty, w kontraktach są określone obowiązki jednej, drugiej strony, mogą być różnego rodzaju wymogi dodatkowe, ale też bardzo istotny jest sposób, droga przewozu danego ładunku. I teraz można powiedzieć, że transport jest tak rozległym zjawiskiem, że można go klasyfikować, systematyzować w bardzo różnych układach, ujęciach. Ja spróbuję kilka takich pokazać, jakie w literaturze występują. Tak jak powiedziałem, bardzo są różnorodne ujęcia. Tu przykładowo jedne z takich zestawień pokazuje nam kilka kryteriów podziału transportu, a więc może być na przykład ze względu na przedmiot, co przewozimy. I widzimy, może tutaj być zarówno transport osób, jak transport towarów. Druga sprawa to może być kwestia regularności. Są przewozy bardzo regularne, ale są też przewozy, które są nieregularne, szczególnie jeśli chodzi o na przykład turystykę, kiedy to w zależności od potrzeb mogą być wynajmowane pojazdy transportowe. Kolejna sprawa to jest relacja, czy transport następuje bezpośrednio od tego pierwszego wytwórcy do końcowego, finalnego, czy po drodze mamy jeszcze jakieś punkty przesiadkowe, nazwijmy, czy przeładunkowe, a więc może być transport pośredni, czy też transport bezpośredni. Następnie mamy rozpiętość geograficzna, mówimy o transporcie krajowym, możemy mówić o transporcie międzynarodowym, no i dalej jeszcze mamy dystans ten przestrzenny, czyli inaczej mówiąc, jak daleko następuje ten transport. Tu pozwolę sobie troszkę jeszcze dodatkowo uzupełnić, rozszerzyć. Mianowicie najbardziej taki punktowy jest, czy bliski transport dotyczy danego przedsiębiorstwa, a ba, nawet może być jednego magazynu. I tutaj narzędzia czy urządzenia, które służą w takim transporcie, to są zwykłe jakieś wyciągarki, wciągarki, suwnice, żurawie, wózki różnego rodzaju, manipulatory, a więc to, co pozwala na przemieszczanie towarów wewnątrz magazynu, czy też wewnątrz przedsiębiorstwa. Jest to bliski zasięg. Nieco dalej mamy średni zasięg. Jest to wielkość umowna. Trudno pokuszenie się dokładnie o liczbę graniczną, kiedy to jest zasięg średni, kiedy daleki, a więc można powiedzieć, że jest to transport na nie za duże odległości, kilka, kilkanaście, no może być 100 kilometrów, ale jest to transport ograniczony, tym niemniej zewnętrzny. On wychodzi poza przedsiębiorstwo, czyli odbywa się między przedsiębiorstwami na przykład. I taki najdalszy transport to jest transport dalekiego zasięgu. Znowu trudno określić dolną granicę, ale raczej są to odległości liczone w setkach kilometrów, a nawet w tysiącach kilometrów. I tutaj między państwami transport może być między kontynentami, transport morski w większości
lotniczy, to są te elementy transportu dalekiego zasięgu. Kolejne spojrzenie na transport tutaj przedstawiam jako systemy transportowe. Jest możliwość podziału, uporządkowania tych systemów, na przykład w zależności od środowiska, w którym się odbywa. Tu macie Państwo transport lądowy, może być naziemny, czyli po powierzchni ziemi, może być lądowy, podziemny, typu metro. Następnie mamy powietrzny, kolejno wodny, czy to morski, czy też śródlądowy. Czyli to podział uwzględniający rodzaj środowiska, w którym się to odbywa. Następnie mamy drugą grupę, jaki to jest środek transportu. I tu mamy, może to być środek kolejowy, drogowy, lotniczy, śródlądowy, morski, rurociągowy. O tym jeszcze będziemy mówili, więc na razie tylko po prostu je prezentuję. I jeszcze jest organizacja, różnie może być to stosowana, czyli ten transport bezpośredni. Wspomniałem już od dostawcy do odbiorcy bezpośrednio, ale też może być transport intermodalny, może być jeszcze kombinowany, inny. Jeśli chodzi o transport intermodalny, to przy innym spotkaniu spróbujemy na to popatrzeć. Jest to zjawisko bardzo nowe, przyszłościowe i warte szerszego ujęcia. Kolejny podział. Jest to według przedmiotu transportu, to jest pasażerski, towarowy, przesyłowy, czy też wspomniany już ten w środowisku lądowy, ale może być to szynowy, drogowy, przewodowy, rurociągowy, przemysłowy. Czyli widzimy bardzo, bardzo wiele rodzajów. Tutaj może wspomnę tylko o przemysłowym, którym nie będę później poruszał. Mianowicie jest to transport na przykład w ramach wielkich zakładów produkcyjnych, jakbyście Państwo pojechali do huty czy jakichś dużych fabryk, tam jest właśnie wiele takiego transportu o charakterze przemysłowym. No i wodny, powietrzny i tak dalej. Kolejne kryterium to jest dostępność. Tam wcześniej o tym nie mówiliśmy. Jest to, może to być transport publiczny, czyli taki, który służy nam wszystkim. Możemy korzystać tu z metra, z pociągu, z autobusu, tramwaju i tak dalej. Ale może być też pewien rodzaj transportu, który określamy jako branżowy, związany z określoną branżą. Takim przykładem typowym to może być transport wojskowy. On nie służy wszystkim, tylko określonym grupom zawodowym ludności, a właściwie wojskowym. Podobnie można mówić o takim branżowym, inny przykład, służba zdrowia teraz na czasie, a więc karetki pogotowia, one nie służą do poruszania się, wyjazdów na wakacje, do celów turystycznych i tak dalej, a do celów związanych z obsługą służby zdrowia. No i jeszcze może być transport własny, dla nas tak jakby najbliższy. Mogą to być transport, może być własnością przedsiębiorstw, ale może być też osób prywatnych. Jeszcze inny tutaj podejście, może to być transport państwowy, może być prywatny. To pewne mutacje. Ja wybrałem kilka rodzajów podziałów, kryteriów. Jest ich mnóstwo, częściowo się pokrywają, zazębiają, ale to pokazuje bogactwo współczesnych środków transportu, dróg, sposobów przemieszczania. Najczęściej stosuje się taką oto jednak systematykę. I krótko, według tej systematyki chciałbym o każdym z tych rodzajów transportu kilka słów powiedzieć, ponieważ one się troszeczkę różnią, a czasami nawet bardzo mocno się różnią pewnymi cechami, zwłaszcza cechami organizacyjnymi i ekonomicznymi. Zwykle jako pierwszy wymienia się transport samochodowy, drogowy. Jest to przewożenie towarów różnymi samochodami, ciągnikami siodłowymi, ciągnikami zwykłymi i jeszcze szereg podobnych środków można by tutaj wymienić o różnej wielkości, różnej liczbie oś nacisku do różnych celów stosowanych, do przewozów na przykład tych wielkogabarytowych i tak dalej. Jakie cechy można wymienić, czym się charakteryzuje ten transport samochodowy, drogowy na tle innych rodzajów? Przede wszystkim jest to relatywnie szybki transport i bardzo elastyczny. Co to oznacza? To oznacza, że możemy dotrzeć od drzwi do drzwi, tak to się ładnie określa. Nie musimy przeładowywać niektórych towarów,
możemy po prostu na tysiące kilometrów przejechać samochodami czy tymi innymi środkami transportu i dotrzeć, jeżeli nie jest to jakaś wyspa bez mostu i promu, możemy dotrzeć, poza taką sytuacją, możemy dotrzeć pod drzwi każdego domu czy każdej fabryki, pod bramę, a nawet na teren fabryki. Czyli jest to bardzo wygodne. Nie ma tego utrudnienia, jaki jest w przypadku kolei, gdzie należy dowieźć towar do stacji kolejowej, czy dowieźć do lotniska, czy dowieźć do portu. Tu ten rodzaj transportu dociera praktycznie wszędzie. Dlatego też jest bardzo przez przedsiębiorców preferowany. W Polsce jest to rodzaj transportu o największym znaczeniu, na poziomie 80% transportu. I tutaj mamy przykład takiego transportu, bardzo typowy. Widzimy tu ciągnik siodłowy z naczepą, pędzi jakąś autostradą. Można powiedzieć, że bardzo sielski obrazek i dla ekologów może mniej, natomiast dla ekonomistów, jeżeli takich obrazków na naszych autostradach jest dużo, to znaczy, że gospodarka się rozkręca. Drugi bardzo ważny środek transportu to jest transport kolejowy. Czyli tutaj przewozimy te towary wielkimi, często bardzo długimi składami, lokomotywy, wagony, różnego rodzaju zespoły trakcyjne. To wskazuje na to, że możemy zabrać jednym przejazdem, jednym przewozem dużą masę towarową. Bo tych wagonów może być różnych i otwartych, i cyster, czy innych platform, może być nawet kilkadziesiąt. To znaczy, że ta masa towarowa jest duża. Relatywnie koszty są nie za wysokie. Wadą jest to, że prędkość przewozowa, transportowa w przypadku zwłaszcza transportu towarów jest relatywnie niska. A w Polsce można powiedzieć, że wręcz bardzo niska. Mówi się o poziomie 30 kilku kilometrów na godzinę przewóz takich środków, podczas gdy na przykład w Holandii ponad 60 km na godzinę. W związku z tym jeszcze nie wszyscy decydują się na korzystanie z kolei, preferując transport drogowy, mimo że jest transport kolejowy dużo mniej szkodliwy, nazwijmy, dużo mniej negatywnych efektów zewnętrznych tego transportu niż w przypadku transportu drogowego, samochodowego. I tu mamy przykład właśnie, co można, jak można wozić. Mamy piękny obrazek. Przez las przejeżdża taki pociąg z cysternami, pociąg, czyli transport szynowy. Ale też może być przewóz na przykład bardzo popularny, przewóz węgla wagonami otwartymi, ale też może to być transport pasażerski. Coraz mamy nowocześniejsze, coraz szybsze środki transportu. Miałem okazję na przykład jechać takim środkiem transportu kilkakrotnie i najszybciej jak jechałem to było chyba 460 km na godzinę w Szanghaju. W niektórych krajach ten rodzaj transportu bardzo szybko się rozwija, zwłaszcza właśnie w Chinach, ale też i Europa, w pewnym sensie Stany Zjednoczone, czyli również Polska przymierza się do kolei wysokich prędkości, więc być może kiedyś to również nastąpi. Kolejna grupa środków do transportu to jest transport rurociągowy. My często nie zdajemy sobie sprawy, jak on jest bardzo popularny, bo dostrzegamy wielkie rurociągi typu rurociąg Przyjaźń, który ma tysiące kilometrów, jakieś wielkie rury przebiegające przez pola, ale taki transport, proszę Państwa, jest popularny dużo bardziej. Przecież w takiej Warszawie woda, ścieki, czy też woda przenosząca ciepło nasze z ciepłowni odbywa się rurociągami. Z tym, że generalnie w skali gospodarczej najczęściej transport rurociągowy dotyczy przepływu produktów naftowych, czyli ropa naftowa, gaz ziemny, pochodne tych produktów. Jaka cecha podstawowa? Podstawowa cecha jest ta, że relatywnie niski jest koszt eksploatacji, ale dosyć wysoki jest koszt samej inwestycji. Bywa, że pochłania też spore tereny.
i niska dostępność. One są wyspecjalizowane, one służą tylko do przetaczania na przykład ropy naftowej i z miejsca A do miejsca B nie da się tego elastycznie przemieszczać tak jak to w przypadku transportu samochodowego. I tu mamy przykład, zdjęcie, jak może wyglądać infrastruktura przy takim transporcie rurociągowym. Kolejny rodzaj transportu to jest transport wodny, śródlądowy, czyli taki, który odbywa się rzekami, kanałami. Jest to transport, który może mieć sporą zdolność przewozową, ale i niskie koszty przewozu, ale też w Polsce trzeba powiedzieć, że jest on relatywnie mało rozwinięty. W Polsce jest niewiele wykorzystania, mimo że mamy duże tradycje. Wspomnę, że kiedyś Polska była największym eksporterem zboża, czy Rzeczpospolita szerzej mówiąc, w wiekach dawnych. Zboże z całego kraju, a zwłaszcza z obecnej Ukrainy, płynęło rzekami, a więc Wisłą, płynęło Bugiem i docierało do Gdańska, tam dopiero było przeładowywane na statki i płynęło do Niderlandów, czy też nawet, jak czytałem, na Półwysep Iberyjski, do odkrycia Ameryki i rozwoju kolonii amerykańskich. Zbożem z Rzeczpospolitej żywili się ludzie również w Hiszpanii, czy Portugalii. Minusem takiego transportu jest niestety dosyć powolność, nieregularność. W Polsce bardzo mało stosowany. Czasami do spławiania kłód, drewna, trochę do turystyki, a relatywnie mało do przewozów towarowych. Z tym, że Odra więcej aniżeli Wisła. I tu mamy przykład takich barek, które przewożą kontenery. I chcę powiedzieć, że obserwowałem bardzo dużo wykorzystania transportu śródlądowego w Niemczech, zwłaszcza na Renie, czy też w Holandii. To jest bardzo popularny sposób transportu i relatywnie tani. Miałem okazję nawet w Niemczech obserwować sytuację, kiedy krzyżował się kanał z rzeką, z Łabą. Mianowicie dołem płynęła rzeka, a górą był kanał zbudowany sztucznie i statki mogły po prostu, mam nawet zdjęcie, równocześnie jeden statek płynie górą, drugi płynie dołem. No niestety nie mam zdjęcia tego akurat w tej prezentacji, ale bardzo ciekawie to wygląda. I kolejny rodzaj transportu, bardzo ważny w skali świata, można powiedzieć, że w skali świata najważniejszy, to jest transport morski, a więc taki, którym przemieszczają się towary w skali całego świata między kontynentami. W tej chwili dominujące miejsce to są porty chińskie, z których olbrzymie ilości towaru przepływają na cały świat, w tym również do Europy, w tym również do Polski. Transport morski wykorzystuje się do przewozu ładunków masowych na długie szlaki. On jest relatywnie tani, chociaż nie jest najszybszy. Teraz jako ciekawostkę można powiedzieć, że zaczyna się konkurencja właśnie z Chin do Europy, czy towary przesyłać drogą morską, czy też przesyłać tak zwanym jedwabnym szlakiem, a więc drogą kolejową z Chin przez Kazachstan, Rosję, potem Białoruś, Polskę do Niemiec. Zaletą jest krótszy czas transportu, wadą, mówię o jedwabnym szlaku, wadą jest wyższy koszt. Czyli czas oszczędzać można, ale ponosi się wyższe koszty. I tutaj znowu transport morski ma relatywnie małą dostępność z tego względu, że porty z natury mogą być zlokalizowane tylko nad brzegiem morza bądź w pobliżu przy ujściu rzek, tak jak na przykład na Tamizie w okolicach Londynu, ale generalnie są rozmieszczone punktowo i do tego portu towar trzeba dowieźć, a później z tego portu dostarczyć gdzie indziej. I tutaj mamy przykład takiego statku, który się nazywa kontenerowiec, właśnie klasyczny, najczęściej chyba w tej chwili stosowany, obok tankowców, to najczęściej stosowany w przewozie, w transporcie cywilny,
rodzaj statku. I jeszcze mamy kolejny transport. To jest transport lotniczy. Transport lotniczy stosuje się przy przewozie ładunków, które mają wysoką cenę, a relatywnie niską wagę. Czyli dosyć wartościowe, nazwijmy to. Przy przewozach jakichś terminowych, wymagających szybkiego przerzucenia na duże odległości. Nawet ostatnio przewozu owoców z Azji do Europy, co kiedyś było wręcz niemożliwe, ponieważ czas transportu był na tyle długi, że każdy owoc by się zepsuł. Obecnie jest to już możliwe. Jest to krótki czas transportu, ale relatywnie niska dostępność, podobnie jak w przypadku portów morskich. Porty lotnicze również są zlokalizowane punktowo i ten towar do portu i z portu trzeba dowieźć innymi środkami. Ale jest to bardzo, bardzo szybki rodzaj transportu i tutaj mamy przykład takiego samolotu transportowego. Wspominałem poprzednio, że jest jeszcze transport przesyłowy i on dotyczyć może wielu elementów. Najbardziej takim jakby oczywistym to jest przesył energii elektrycznej. A więc mamy tutaj taki oto obraz, gdzie widać sieć przesyłową. Na duże odległości możemy przesłać prąd, jednakże jest to koszt dosyć wysoki. Inwestycja kosztuje dużo, ale później już w trakcie eksploatacja relatywnie mniej. No oczywiście wszystko wymaga jakiejś konserwacji, ale generalnie ta eksploatacja nie jest już tak droga. Oczywiście do przesyłu może być też wykorzystana informacja. Coraz więcej informacji krąży po świecie, coraz bardziej błąkamy się i szukamy tej informacji. Trafiamy do labiryntu takiego, gdzie trafić, jak wybrać drogę postępowania. No i właśnie te informacje nam na to pozwalają. A rzecz w skali świata jest potężna. Chciałem tu pokazać drobną mapę, która wskazuje same tylko kable internetowe położone na dnie czy pod wodą Atlantyku. Między Europą, Azją a Ameryką. To jest, widać, że skala przesyłu informacji jest niesamowita. Oczywiście tych informacji krąży wiele, zarówno w ujęciu biznesowym, ale też przecież ludzie między sobą się chcą komunikować, ale też politycy chcieliby, dziennikarze i tak dalej, i tak dalej. I skala wymiany informacji i przesyłu informacji rośnie, a rozwój informatyki bardzo to umożliwia. No i jeszcze przesyłamy pieniądze. Obecnie mamy taką sytuację, że jeżeli ktoś chciałby milion dolarów czy euro wysłać dzisiaj do Szanghaja albo do Melbourne, może to zrobić w ciągu jednej minuty. I to właśnie umożliwiają sieci transportu przesyłowego. Tak naprawdę te pieniądze nie lecą, ale przebiega informacja o potrzebie zwiększenia na jednym koncie stanu, a zmniejszenia na drugim. I już jesteśmy przyzwyczajeni, że wszędzie, gdzie się ruszymy, mamy możliwość korzystania z bankomatów, ale żebyśmy mogli skorzystać, to tam musiało być to wszystko oprzyrządowane, żebyśmy nawet nie zastanawiali się dlaczego. Wystarczy, wsuwam kartę, wybijam PIN i dostaję pieniążki, ale ktoś to wszystkim steruje i to wszystko musiało być odpowiednio zorganizowane, właśnie do przesyłu. Jeszcze jest jeden rodzaj, można powiedzieć najnowszy, najmłodszy, nowoczesny transport, to jest transport kosmiczny. Na razie to jeszcze wydaje nam się rzeczą taką odległą, marginalną, ale widzimy, że zainteresowanie tym transportem rośnie, ponieważ i potrzeby rosną. Już mamy na orbicie kosmicznej stację, która musi mieć dowożone ciągle określone produkty do celów życiowych kosmonautów, ale też po prostu do różnego rodzaju badań, analiz itd. itp. Co powoduje, że rośnie zainteresowanie tym transportem kosmicznym i nie tylko rządów, bo dotychczas byliśmy przyzwyczajeni, że kraje finansują tego typu
loty, a więc Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny, Indie, czy też inne kraje, Europa. Obecnie jest duże zainteresowanie prywatnego biznesu lotami w kosmos i można sądzić, że jest to bardzo przyszłościowy rodzaj transportu. Niestety wada tego transportu jest taka, że to jest bardzo kosztochłonna działalność. To są bardzo drogie, wysublimowane aparaty latające. Jest to, można powiedzieć, najbardziej zaawansowany rodzaj transportu od strony technologicznej. Czyli niska dostępność, ale czas transportu krótki. Popyt na razie jest jeszcze niewielki, można powiedzieć ograniczony. Jednakże również trzeba wskazać, iż perspektywy rozwojowe tego transportu są duże. I tu mamy przykład właśnie takiego środka transportu, który podąża, przemierza przestrzenie kosmiczne w jakimś tam określonym celu. I teraz, gdybyśmy spojrzeli na przyszłość, jaka ona może być w transporcie? No bardzo różna, ale sądzę, że taką pewną miarą czy pewnym urządzeniem, który kierunkiem rozwojowym, to są pojazdy autonomiczne. Ja już miałem okazję jeździć w Niemczech autonomicznymi autobusami, czy też kolejkami podwieszonymi, gdzie po prostu trochę to dziwne, nie ma kierowcy, wsiada się, on rusza, jedzie, zatrzymuje gdzie trzeba. I to jest przyszłość. Już są w praktyce stosowane w komunikacji miejskiej, ale też rozwijają się prace badawcze nad transportem, nad samochodami osobowymi, nad samochodami ciężarowymi. Widziałem zdjęcia Volvo, autonomiczne ciągniki siodłowe, bardzo śmieszne, bo niziutkie i ta przyczepa jest dużo większa od tego ciągnika, ale to myślę, że jest coś, co jest przyszłością. Będziemy coraz mniej potrzebni jako kierowcy. Co jeszcze? Ano może przyszłością być na przykład projektowana autostrada pod Atlantykiem. Jest to coś, co pozwoli nam bardzo szybko z Półwyspu Iberyjskiego zajechać, powiedzmy wyjeżdżając rano, zajechać po południu czasu tamtego i zjeść jeszcze kolację. Śniadanie po stronie europejskiej, natomiast kolację już w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście to będzie przy okazji też i transport kolejowy zmontowany, będzie też przesyłowy, więc wykorzysta się do różnych sieci światłowodowych i tak dalej. No taka przyszłość nam powoli się rysuje. To oznacza, że mogą pojawić się pod innymi też akwenami, oceanami czy morzami tego typu autostrady. A kolejne, czy może czeka nas przyszłość Hyperloop? To jest po prostu transport w takim tunelu, w rurze. Tu można powiedzieć, że jest to bardzo obiecujące, przyszłościowe rozwiązanie, nad którym pracuje się w kilku krajach. Rzecz polega na tym, że w tej rurze, mówiąc lapidarnie, porusza się kapsuła, w której mogą być towary, mogą być ludzie. Tam jest próżnia, nie ma tarcia i nadaje się dużą siłę napędową przy początku takiej rury. Później przy hamowaniu następuje odzyskiwanie części energii i szybkości poruszania się są tu porażające, bo mogą sięgać kilku macha, a więc na razie przeciętny człowiek by mógł tego przeciążenia nie wytrzymać. Dlatego też trwają prace nad udoskonaleniem tego rodzaju środka transportu. No ale skoro też mówiliśmy o kosmosie, to może przyszłość to będzie turystyka kosmiczna. Tutaj mamy właśnie takie zdjęcie, które pokazuje osobę, która cywila, już nie kosmonautę, ale cywila, które przez odpowiedni luk w rakiecie może podziwiać piękno naszej planety. A czy nie jest ona piękna? Popatrzcie Państwo, czy nie chcielibyście choć raz w życiu taki widok mieć przed sobą, właśnie z kosmosu? Dziękuję bardzo za uwagę. Do następnego spotkania.